Ruszyła praca w nowo wybudowanej części fabryki British American Tobacco. W oficjalnym otwarciu wzięli dziś udział Krzysztof Jurgiel, minister rolnictwa, Dragos Constantinescu, prezes British American Tobacco Trading oraz przedstawiciele miejscowych władz samorządowych. Nowa, otwarta dziś hala produkcyjna powstawała 18 miesięcy, a koszt inwestycji to 450 milionów złotych. Nowy sprzęt pozwoli fabryce zwiększyć produkcję papierosów z 36 do 50 miliardów sztuk rocznie. Nowa hala oznacza nowe miejsca pracy dla około 500 ludzi. Jak mówi Volkan Oruk, dyrektor fabryki w Augustowie, w sumie zatrudnienie wzrośnie do 1700 pracowników. Before the investment for BAT we had 800 people. Przed inwestycją samych pracowników BAT było 800, teraz po inwestycji będzie 1300. Licząc razem z firmami, które tutaj stale świadczą usługi, to będzie ponad 1700 osób. Nowa hala to też nowe szanse zbytu dla miejscowych plantatorów i większe wpływy do budżetu tytułem podatków. Te elementy podkreślał m.in. Krzysztof Jurgiel. W gospodarce wolnorynkowej i globalnej tego typu inwestycje są potrzebne. Po pierwsze, tworzą miejsca pracy, tworzą produkt krajowy brutto. Wiemy, że w tym roku w Polsce już w związku z tym ruchem gospodarczym mamy prawie 5% wzrostu produktu krajowego brutto. Są sprowadzane nowe technologie, są kształceni tutaj ludzie, kadra. Także wszystkie te pozytywne elementy, które daje inwestycja na światowym poziomie, jak słyszeliśmy, najlepsza w świecie, produkująca drugą, pod względem drugą część tytoniu. Natomiast dla lokalnych społeczności, poza miejscami pracy, też plantatorzy tytoniu. Minister gratulował firmie przedsięwzięcia i zapewniał o przychylności rządu. Rozmawialiśmy już przecież z prezesem w Warszawie w obecności pana premiera Morawieckiego, tak aby polski tytoń, który ma tradycję wielowiekową, a w związku z tym, że jego produkcja w ostatnich latach spadła, wynikająca to było z prawa unijnego, z prawa krajowego, moim zadaniem jest stworzyć jak najkorzystniejsze warunki prawne i wspierające rozwój produkcji tytoniu w Polsce. I to są te wszystkie elementy, które są korzystne dla polskiej gospodarki, dla Polaków. Przypomnijmy, że BAT inwestuje w Augustowie od 1992 roku. Dotychczasowa suma nakładów formy sięga 2,5 miliarda złotych. Samorząd na czele z Wojciechem Walulikiem, burmistrzem miasta, zapewnia o przychylności dla dalszej rozbudowy. W tym celu miasto pracuje nad odpowiednim planem zagospodarowania terenu. Rozbudowa fabryki zmienia bardzo dużo w krajobrazie gospodarczym Augustowa. Przede wszystkim nowoczesność i zwiększa również zatrudnienie w sposób znaczący. Także bardzo liczymy, że zakład będzie się rozwijał. Jest to taka wizytówka gospodarcza naszego miasta, bo przypomnę, że to jest drugi zakład na świecie tego koncernu i liczymy na to, że ta współpraca i rozwój fabryki będzie dalej bardzo mocno związany z rozwojem Augustowa. W tej chwili zmieniamy plany przestrzennego zagospodarowania. W przyszłym tygodniu jesteśmy umówieni z władzami fabryki, koncernu na rozmowy takie strategiczne, jak pomóc fabryce, żeby mogła się rozwijać w sposób możliwie bezkolizyjny i szybki.